Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, a to jest Odnoga Newsów bez wirusa. Seria, która będzie nazywała się, już się w zasadzie nazywa, Po co to komu? Czyli seria, w której będę przyglądał się różnym dziwnym zjawiskom, instytucjom, zwyczajom, które nas otaczają, a które na pierwszy rzut oka wydają się troszeczkę dziwne, a potem odsłaniają swoje pełne oblicze. Dzisiaj obraza uczuć religijnych. Moi drodzy, to będzie bardzo, bardzo treściwy odcinek, ale zanim zaczniemy, chcę podziękować wszystkim patronom, bo dzięki wam ten odcinek i kolejne z tej serii mogą powstać. Zaczynamy! No to na początek, czym w ogóle jest obraza uczuć religijnych? I jeżeli nie wiecie, to znaczy, że prawdopodobnie traficie do piekła. Nie wiem, czy jesteście z siebie dumni, ale takie są fakty. Obraza uczuć religijnych ma miejsce wtedy, kiedy ktoś zostanie urażony coś, w co wierzy, przez kogoś, kto tego nie szanuje. No i z obrazą uczuć religijnych jest jak ze zgoleniem jednej brwi osobie, która zasnęła na imprezie. Wszystkich dookoła to bawi, no tylko nie tą jedną osobę. Tak więc, według wielu można się śmiać z muzułmanów, którzy raz do roku chodzą dookoła wielkiego kamienia, śpiewając pieśni w dziwnym języku, przebrani w sukienki, ale znowu nie wolno się śmiać z księży, którzy raz do roku chodzą dookoła osiedla, przebrani w sukienki, śpiewając pieśni, ale po polsku, a więc tego się nie śmiejemy. Otóż mamy w polskim prawie coś takiego jak artykuł 196 kodeksu karnego. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Na razie, ale do tego jeszcze wrócimy, bo tam sytuacja jest bardzo dynamiczna. No i karniści zauważają, że ten przepis został wprowadzony pierwotnie, aby chronić mniejszości religijne, które są w naszym kraju. No a w praktyce jest to prosty i użyteczny bić na takich lewackich śmieszków, którzy nie potrafią uszanować świętości, już wy wiecie jakich. Ale do tego też przejdziemy, bo dzisiaj będzie też parę memów i parę przykładów. No właśnie, to skoro mowa o przykładach, na czym to polega? Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski zapowiedział doniesienie do prokuratury na jednego z mieszkańców, który na swoim facebookowym profilu zamieścił zdjęcie dwóch postaci z The Muppet Show stylizowanych na Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus. No i sprawa jest też o tyle bulwersująca, że dotyczy Świnki Pigi i Kermita, którzy żyją, jak powszechnie wiadomo, w konkubinacie. Aczkolwiek on jej nie bije, no to co to za konkubinat? Taki udawany konkubinat. No i pan burmistrz Dobrego Miasta poczuł się mapetami urażony. Postanowił więc skorzystać ze wspomnianego artykułu 196 i udał się do najbliższej prokuratury. A tak się składa, że drogę akurat zna dobrze, bo sam jest posiadaczem zarzutów za fałszowanie podpisów swoich podwładnych, co pozwoliło mu jakiś czas temu dać na lewo podwyżki kilku kolegom z magistratu. Tu sprawa jest w toku, a teraz proszę was, usiądźcie wygodnie, otwórzcie delicję, pistacje, jeżeli jesteście po wypłacie, i rozkoszujcie się tym oto absurdalnym przykładem, w jaki sposób ten cały przepis 196, czyli obraza uczuć religijnych, jak została przeinaczona w tym wypadku. Całość zaczyna się podczas festiwalu Ząbkowska, a dokładnie festiwalu Otwarta Ząbkowska w Warszawie. Katolicka artystka robi instalację ze znalezionej figurki Matki Boskiej i rzeczy, które są bliskie jej oraz jej wierze. Okoliczni wierni poczuli się urażeni, no bo skoro nie ma tam tylko lampek, świecidełek i kwiatków, no to nie pasuje do ich pojęcia kapliczki. Uważają, że to obraza uczuć religijnych. Podburzają też kurię, która również jest urażona i pisze do prezydenta Warszawy Trzaskowskiego. Następnie media narodowe, podburzone przez podburzonych, podburzają dalej. W efekcie ktoś kradnie figurkę tej Matki Boskiej. I na tym etapie włącza się gość niedzielny, który mówi, że to jest artystka od nich, a więc tutaj nie ma obrazy uczuć religijnych, prosimy wszystkich o odłożenie kamieni i oddychajcie. Ale nie do wszystkich dociera ten przekaz, bo ktoś niszczy kapliczkę. No i ci wierni, do których dotarło to, że ta kapliczka nie obraża, zostali obrażeni tym, że ktoś zniszczył kapliczkę, kto uważał, że obraża. Sytuacja jest dynamiczna. Sama artystka też jest już w nerwach, no bo ktoś zniszczył jej bardzo osobiste dzieło. I na końcu znajduje się sprawca, który twierdzi, że owszem, zniszczył. Ponieważ jego uczucia religijne zostały naruszone kapliczką, która nie narusza uczuć religijnych od momentu, kiedy przestała je naruszać według ludzi, którzy zmienili zdanie, że jednak nie narusza. Także jak widzicie, definicja, ustalenie w ogóle samej definicji, co obraża uczucie religijne, przerasta samych zainteresowanych. A to jeszcze nie koniec, tu się dopiero zaczynają te kalambury. Bo inny przykład to warszawska prokuratura, która badała, czy słowa papieża Franciszka, powtórzę, obrażają uczucia religijne Polaków. Ktoś umieścił na tęczowej fladze słowa papieża Franciszka: Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś. I jasne, ktoś może powiedzieć: hola, hola, Karolu, a co ty tutaj wyjmujesz słowa Franciszka z kontekstu? No właśnie, nie, one były w tym kontekście. Bo papież Franciszek powiedział te słowa do Juana Carlosa Cruza, geja, który jako dziecko był molestowany przez księdza pedofila w Chile. Papież miał go zapewnić, że dla Boga jego orientacja seksualna nie ma znaczenia. I w ten sposób słowa papieża obraziły uczucia religijne Polaków.
Znaczy papieża. Jak powszechnie wiemy, był jeden właściwy, prawdziwy papież. I to za obrazy między innymi jego, poprzez różnego rodzaju żarty, za chwilę będzie groziła kara więzienia. Do tego też dojdziemy, ale najpierw zobaczmy za na przykład jakie żarty. Na przykład takie. To jeszcze tylko z innych znanych spraw o obrazy uczuć religijnych. Był Nergal, który zanim podarł Biblię na koncercie, uraził ludzi zdjęciem, które wrzucił na swoje media społecznościowe, które, uwaga, opatrzył ostrzeżeniem. Treści prezentowane na moim profilu mogą obrazić twoje uczucie religijne i inne. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, przestań mnie obserwować. Jeżeli widzisz w zoo tabliczkę z ostrzeżeniem, że małpy mogą rzucać odchodami, prosimy się nie zbliżać, no to nie idziesz sprawdzić, co dzisiaj jadły. Idziesz oglądać żyrafy. Ale uwaga, nie tylko lewactwo chce obrazić uczucia religijne Polaków. O nie, tam jest dłuższa kolejka. Doczesne nasze szczątki, naszego brata Stanisława. Upad, ale wstał. Ponieważ policja i prokuratura zajęły się sprawą księdza z Gdańska, który w grudniu 22 roku, to ciągle dziwnie brzmi, no nie? 2022 roku, odprawiał ceremonię pogrzebową tak pijany, że w końcu padł na świeży grób. Pewnie mógłby wytłumaczyć, że to z rozpaczy, ale był zbyt pijany, żeby mówić, więc nikt go nie rozumiał. Idealna sytuacja byłaby wtedy, gdyby można było rozdzielić na zawsze już religię od kościoła. Wiele osób odetchnęłoby z ulgą. W 2020 roku w Polsce do sądów skierowano 29 aktów oskarżenia w związku z obrazą uczuć religijnych, ale w latach 2015-20 4 osoby poszły za to siedzieć. No właśnie, teraz przechodźmy głębiej, bo skoro to nie jest aż tak powszechny problem, to dlaczego tak głośno o nim w mediach? A to dlatego, że prokuratorem generalnym w Polsce jest Zbigniew Ziobro. Odpowiedź na pytanie, jak wyglądałoby zero, gdyby było człowiekiem. A on nie lubi żartów z religii. Przynajmniej tej katolickiej. A w związku z tym, że Solidarna Polska, czyli jego ugrupowanie, szruje dupą, jeżeli chodzi o wyniki sondażowe, no to potrzebuje elektoratu. I teraz tak, ten prawicowy elektorat, konserwatywny, jest już i tak obstawiony przez PiS, a więc musi sięgnąć dalej, tam gdzie PiS nie sięga. I sięga po tych ultrakonserwatywnych, czyli tych, którzy są bardzo, bardzo, bardzo mocno zaangażowani w wiarę. I stąd też między innymi jego wielka krucjata i wojna z Unią, to jest po pierwsze, a po drugie, stąd jego pomysł i projekt jego posłów i jego samego, który zakłada, że chrześcijanie są w Polsce prześladowani. No i dlatego jego partia Solidarna Polska złożyła w Sejmie projekt zaostrzenia artykułu 196, o którym dziś mówimy. Ale prawdziwy cyrk otwiera swoje podwoje dopiero w uzasadnieniu do zmian w ustawie. Otóż Solidarna Polska twierdzi, że to wzmocnienie ochrony prawnokarnej przed czynami godzącymi w tak kardynalną wartość, jaką jest wolność sumienia i religii. Czyli wprowadzają karę pozbawienia wolności w ramach walki o wolność. Co jest według nich logiczne, ponieważ te prężne umysły chłopaków z kółka religijnego poszły jeszcze dalej. I w uzasadnieniu podają, że obecne prawo ułatwia dyskryminację chrześcijan. Ja to powtórzę. Dyskryminację chrześcijan. W kraju, w którym królem jest Jezus Chrystus, Maryja jest królową, a najważniejsi ludzie w kraju, najważniejsi politycy i rządzący tym krajem jeżdżą z delegacjami ukłonić się duchownemu do Torunia. W tym kraju chrześcijanie są dyskryminowani. Tak twierdzi wiceminister Solidarnej Polski. Przecież gdyby zastąpić jego mózg tosterem, to by tam nie zaszła jakaś zauważalna zmiana. A, jeszcze jedno. Piękne, bardzo piękne zdanie padło. Jego zdaniem w Polsce trwa, uwaga, to jest cytat, rewolucja neobolszewicka przeciwko wierzącym. Więc jeżeli rozbawił was ostatnio żart o Jezusie albo mem z papieżem, to czy wy jesteście z siebie dumni, zadowoleni z siebie jesteście? Neobolszewickie elementy wywrotowe? No i w ten sposób Zbigniew Ziobro chce przekonać proboszczów, aby ci na ambonach przed wyborami mówili, kto tutaj w tym kraju jest szeryfem i komu warto ufać i na kogo warto głosować. Obraza uczuć religijnych kojarzy nam się z Polską albo z Bliskim Wschodem, ale co ciekawe, najbliżej jest nam do Rosji. Tak się bowiem składa, że polskie przepisy karzące za obrazy uczuć religijnych to właściwie kopia przepisów rosyjskich. Analogiczne prawo wprowadził w 2012 roku Władimir Putin w odpowiedzi na akcję dziewczyn z Pussy Riot w moskiewskiej cerkwi. Od tamtej pory za obrazę prawosławia można w Rosji dostać do 3 lat ciężkich robót w łagrze. Dla jasności, 3 lata ciężkich robót w łagrze to jest ekwiwalent mniej więcej 5 lat, no 8, w zakładzie karnym we Wronkach.
albo 3 dni zamknięcia w windzie za trzaśnięcie z tym typem, który mu jedzie z japy i zawsze jak do was mówi, to się tak blisko zbliża do twarzy, waszej twarzy. Nigdy nie wiadomo, o co im chodzi i dlaczego tak robią. Albo 4 godziny w Bang Kwang w Tajlandii, to jest najgorsze więzienie na świecie. Wprowadzenie tych przepisów gorąco wspierał kumpel Putina, zwierzchnik rosyjskiej cerkwi, patriarcha Cyryl. I uwaga, jest to postać absolutnie niezwykła. To jest człowiek renesansu, moi drodzy. Jego życie to jest gotowy scenariusz na film. Były agent KGB, przemytnik papierosów, co zaowocowało później ksywką tytoniowy biskup, posiadacz jachtów o wartości małych państw, zegarków o wartości jachtów oraz majątku o wartości około 8 milionów dolarów. A także, uwaga, właściciel słynnego domu na wybrzeżu w Moskwie, gdzie w latach 30. mieszkali najbliżsi współpracownicy Stalina, zanim ich wszystkich nie wystrzelał w jednych ze swoich czystek. I też trzeba przyznać, na tym tle polski episkopat troszeczkę zyskuje. No i taka władza połączona z religią, inspirowana religią, to jest mokry sens Zbigniewa Ziobry. No ale potem, no, chciałem powiedzieć niestety, nie, nieważne, po prostu potem się budzi i przypomina sobie, że jego życie to jednak bardziej wygląda tak. Wszyscy razem, razem wygramy. Każdy z nas miał w klasie kogoś takiego jak Zbyszek. Ostatni wybierany do drużyny, nikt go nie lubi, koledzy plują mu do kanapek i do 23 roku życia ubiera go mama. I on, tak samo jak inni sfrustrowani, czekali i powtarzali sobie, zobaczycie, przyjdzie taki dzień, przyjdzie dzień, nadejdzie dzień mojej zemsty. No i nadszedł. I był to dzień wyborów w 2015 roku. No ale na początku trzeba przyznać, że Jarek i Zbyszek dobrze to sobie wymyślili. Ich elektorat to przede wszystkim ludzie starsi, słabo wykształceni, bardzo religijni. Jak najlepiej kontrolować takiego wyborcę? Trzeba sprawić, żeby się bał, wskazać mu wroga. Musi żyć w nieustannym lęku, że przyjdą tamci, czyli uchodźcy, geje, gender, Niemcy, kolarze, fani Harry'ego Pottera. No i tę listę trzeba na bieżąco aktualizować. Tych, którzy przyjdą zniszczyć naszą Polskę pachnącą żytem i rosołem. Niezmiennie oczywiście pozostają wrogiem ci faceci w rurkach, którzy chcą zaprowadzić tutaj islam, gender. Oni bardzo często losują sobie te zagrożenia. I trzeba przyznać, że zarządzanie tymi fobiami i lękami opanowali absolutnie po mistrzowsku. W tej chwili w oczach ich wyborców tylko oni są w stanie obronić Polskę. Tylko oni! Za rządów Zjednoczonej Prawicy liczba przypadków zastosowania artykułu 196 z roku na rok wzrasta. Według policyjnych statystyk w 2015 roku wszczęto 59 takich spraw, w 2020 już 130. Można śmiało założyć, że po zaostrzeniu przepisów ten wzrost będzie jeszcze większy. No i podobnie jak w Rosji, w Polsce Kościół jest sojusznikiem w tej walce. Aczkolwiek Kościół przechodzi teraz bardzo głęboki kryzys za sprawą wszystkich kolejnych afer pedofilskich i bezczelności księży, która przekroczyła masę krytyczną. Ludzie już mają po prostu dość. No i szczególnie przelało się wśród ludzi młodych, którzy nie mają wdrukowane w swoją mentalność, że Kościół jest nietykalny. Cokolwiek się nie dzieje, nie mówimy o tym. No i mało tego, młode pokolenie zorientowało się, że można wierzyć, jednocześnie nie brnąc w to, co robi Kościół. Według badań CBOS, zatytułowanych Polski pejzaż religijny z dalekiego planu, z lipca zeszłego roku, liczba uczniów chodzących na lekcje religii drastycznie spada. W 2010 było ich 93% badanych, a w 2018 70%, a w 2021 już tylko 54%. No i żeby odwrócić ten trend, Zjednoczona Prawica postanowiła działać, bo Kościół na razie nic nie robi. Kościół uważa, że to jest wina Netflixa i takie chwilowe zachwianie statystyk. No i politycy twierdzą, że to oczywiście w ramach ich walki, wewnętrznej walki o wiarę, ale tak naprawdę mają pełną świadomość tego, że bez Kościoła nie mogą wygrać kolejnych wyborów, a więc sięgnęli po kolejną technikę, którą roboczo nazywamy łopatą przez łeb, bo tam nie ma finezji. I tak oto minister edukacji Przemysław Dajmy Więcej Papieża Czarnek zapowiedział, że od przyszłego roku szkolnego uczniowie obligatoryjnie będą musieli uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki. Ale żeby księża nie byli bezrobotni, to etyki, uwaga, będą mogły uczyć te same osoby, które uczą religii. Czyli jeżeli uczniowie nie chcą chodzić na lekcje religii prowadzone przez księdza, no to zrobimy lekcje etyki prowadzone przez księdza. Ale jeżeli uczniowie nie będą chcieli chodzić tam, bo to jest dobrowolne, nieobowiązkowe, no to zrobimy obowiązkowe. Nie ma już wyboru między tym, że religia, etyka albo nic. Wrogiem w tym całym konflikcie jest każda osoba, która ma swoje zdanie i jest ono inne niż zdanie episkopatu. Na przykład strajk kobiet. Przecież to jest uosobienie szatańskiego gendera w najczystszej postaci. Nieślubne dziecko antychrysta adoptowane przez parę niemieckich gejów. Na tym froncie walka z demoralizacją idzie pełną parą. Jak nie tęczowa Matka Boska, to jakiś spektakl szydzący z Jana Pawła II. Cios może nadejść z każdej strony. Ostatnio zrobiło się na przykład głośno za sprawą rzeźby, która stanęła w gmachu warszawskiego Teatru Dramatycznego. Chodzi o instalację Wilgotna Pani, czyli pomnik złotej waginy, albo po prostu waginy. To symbol wartości, które wyznajemy i którymi będziemy się kierować, transformując Teatr Dramatyczny w feministyczną instytucję kultury, mówiła dyrektorka teatru Monika Strzępka podczas ceremonii odsłonięcia rzeźby.
Jeżeli nie podoba wam się w saunie, bo jest gorąco, wilgotno, siedzą jacyś ludzie rozebrani, no to po prostu nie idziecie do sauny. Jeżeli nie podoba wam się w teatrze, wystrój, no to nie idziecie do tego teatru. Tak zrobiłby człowiek, którego cechowałby rozsądek. Ale są też inni. Na przykład Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, który zapowiedział, że jego fundacja zbada rzeźbę pod kątem naruszenia uczuć religijnych i prezentowania treści pornograficznych. Jakie procesy myślowe zachodzą w głowie człowieka, który widząc rzeźbę w teatrze dramatycznym w Warszawie zakłada, że narusza to albo obraża to uczucia religijne jakiejś babci, która siedzi w kościele na Podkarpaciu? W jaki sposób to się skleja? To jest efekt motyla na zupełnie niespotykaną skalę. Ale jeżeli jesteście nowymi widzami i zastanawiacie się, ciekawe czym do nich jest Ordo Iuris, to ja się bardzo cieszę, że zadaliście to pytanie. Ja tak długo śledziłem tę rekonstrukcyjną grupę hiszpańskiej inkwizycji. Tematem tygodnia była i jeszcze chyba trochę jest INBA, cała kłótnia, cała akcja i cała afera w Ordo Iuris. I wiem, że temat już został przewałkowany, ale też mam świadomość tego, że wielu z was ogląda newsy bez wirusa jako jedyne źródło informacji. Dlatego jeżeli już wszystko wiecie o tym, zróbcie sobie herbatkę czy coś tam, pochillujcie. A dla wszystkich pozostałych zestawienie tej pięknej i wzruszającej historii. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej, Ordo Iuris, to konserwatywna fundacja, która forsowała w Sejmie m.in. projekt, który zakładał wypowiedzenie przez Polskę konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Są przeciwko badaniom prenatalnym, tolerancji i skutecznie działają nad wprowadzeniem zasad Kościoła do polskiego prawa. I zaznaczam, że to nie są hobbyści, którzy sobie siedzą wieczorami w klubie osiedlowym i snują marzenia o tym, jak to by było mieć nowy stół do ping-ponga. Oni mają realny wpływ na to, że polskie prawo zmienia się pod zasadę wyjęte żywcem z Biblii. To są ludzie, którzy pracują w ministerstwach, doradzają, składają projekty w Sejmie. To jest taka nowa wersja hiszpańskiej inkwizycji. No i strażnicy moralności popłynęli. Tymoteusz Zych, który był świadkiem na ślubie swojego przyjaciela z Karoliną Pawłowską, doszedł do wniosku, że zacieśni relacje z tym małżeństwem, ale nie uwzględniając jej męża i niespecjalnie mu o tym mówiąc. Mogli zacieśnić te relacje na przykład na polu do minigolfa albo w escape roomie, ale wybrali łóżko, bo było bliżej, a na pewno wygodniej. A żeby uniknąć głupich pytań, to i jedno i drugie nie powiedziało o tym swoim małżonkom. Co nie przeszkodziło im w tym, aby dzielić się takimi przemyśleniami. Czyli wolność to nie tylko brak podległości komuś innemu, ale też wolność wewnętrzna, zdolność panowania nad sobą, swoimi rządzami i prowadzenia swojego życia w sposób uporządkowany. W sposób uporządkowany i z sensem właśnie. Z sensem właśnie, podporządkowanie się sensowi. Zresztą to rozumienie wolności świętego Augustyna, które przytaczasz, jest zakorzenione w Ewangelii, słowa samego Chrystusa, która wolność utożsamia ze zdolnością poddania się przykazaniom, zdolnością poddania się pewnym standardom. Człowiek, który nie jest wolny, nie jest w stanie nad sobą samym zapanować. Mąż pani Karoliny, kiedy się o tym dowiedział, wpadł do siedziby Ordo Iuris i oklepał pana Tymoteusza. I możecie powiedzieć, a dobra, po co on zaglądać im do łóżek? Ano po to, że oni nie tylko zaglądają do naszych łóżek, ale bardzo mocno w nie ingerują. Bo Ordo Iuris stoi za wieloma zmianami w prawie, między innymi za utrudnieniem rozwodów. Zgodnie z tym, o co prosili, rozwody są teraz droższe i bardziej czasochłonne. Wszystko oczywiście, aby chronić polskie rodziny. Które sami rozbijają, przecież tu jest potrzebna jakaś laweta konfetti. Obydwoje już nie są w tej fundacji, ale też należałoby się zastanowić poważnie nad tym, czy w ramach chronienia polskich rodzin nie wprowadzić stref wolnych od Ordo Iuris. Wśród ich pomysłów są między innymi całkowity zakaz aborcji. Nawet jeżeli ciąża jest wynikiem gwałtu lub zagraża życiu matki. Karanie kobiet usuwających ciążę więzieniem. Zakaz antykoncepcji i edukacji seksualnej w szkołach. Przecież to jest wcześniej niż średniowiecze. W średniowieczu więcej mówili o seksie. Wycofanie prawa o uzgodnieniu płci oraz, to chyba moje ulubione, by nie uznawać za sprawcę przemocy domowej osoby, która dopuściła się jej jednorazowo. Dlaczego? Bo według Ordo Iuris to godzi w rodzinę. Wiecie, takie, wysoki sądzie, owszem, może i uderzyłem żonę łopatą, ale po pierwsze to był pierwszy raz, a więc się nie liczy, a po drugie, no nie słuchała mojej prośby. No o co oskarżony ją prosił? No żeby podała mi łopatę. Pomysł okazał się na tyle dobry, że zainspirował rząd PiSu w 2018 roku. Ministerstwo Rodziny przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w którym wspomniany przepis się znalazł. To jest, przypomnę, projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W uzasadnieniu mogliśmy przeczytać, że polskie rodziny są tradycyjne, a zatem wolne od przemocy. I oczywiście, że tak, bo przecież za uderzenie żony czy dziecka nie można trafić do więzienia. Kochani, nie uderzamy w polskie tradycje. I uwaga, dziwnym zbiegiem okoliczności znów mamy do czynienia z kopią przepisów rosyjskich. Tym razem to tak zwane prawo o klapsach, wprowadzone przez Władimira Putina w 2016 roku. Jego kumpel Cyryl nazwał go przepisem umożliwiającym wychowanie, a nielicznych przeciwników nowego prawa, zagranicznymi agentami feminizmu i innych antyrodzinnych ideologii.
To też jest ładne do tej kolekcji z tą neobolszewicką rewolucją. Operacja zakończyła się niestety pełnym sukcesem. Prawo o klapsach weszło w życie i dziś Rosja może się pochwalić jednym z najwyższych na świecie współczynników śmiertelności wśród kobiet. Co 40 minut jedna z nich ginie tam z ręki partnera. No ale w Polsce się nie udało. Dlaczego? Ponieważ lewactwo po raz kolejny wsadziło kij w szprychy ochrony polskich wartości. Zrobili dym w mediach, zauważyli, jak absurdalne są te przepisy, no i premier Morawiecki musiał się z tego wycofać. Pilotująca to wiceminister straciła swoją pracę, a Ordo Iuris klasycznie wrócił do swoich zadań, czyli do tropienia spisków szatana na terenie Polski. Karząc więzieniem za obrazy uczuć religijnych, Polska wpisuje się w bardzo ciekawe towarzystwo. Między Bangladeszem, Irakiem i Ruandą, a Jemenem, Libią i Etiopią. Według badań PEW Research Center 79 na 198 krajów na świecie ma przepisy zakazujące obrazy religii, z czego w 66 przewiduje się za taki czyn karę więzienia. Większość z nich jest na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. Ale dla uczciwości trzeba przyznać, że na liście znajduje się też kilka całkiem poważnych państw, np. Brazylia, Egipt, Izrael, Tajlandia, Turcja czy Ukraina. Jest nawet kilka krajów unijnych, Finlandia, Austria i Niemcy. Tyle, że w Finlandii i Austrii najpierw karze się grzywną i dopiero po nieopłaceniu tej grzywny człowiek może wylądować w więzieniu. A w Niemczech? Wiemy, kto tam rozdaje karty. Für Deutschland. No ale w związku z tym, że jestem wyznawcą zasady Monty Pythonowskiej, żeby zawsze patrzeć na jasną stronę życia, to trzeba zaznaczyć, że w Iranie, Afganistanie i Nigerii za coś takiego przewidywana jest kara śmierci. No ale z drugiej strony, jak masz raka, no to się nie cieszysz, że masz HIV, tak? Że nie masz HIV, kurwa. Podsumowując, wolność sumienia i religii była i jest zapisana w Konstytucji, czyli od 1992 roku. Od 1998 istnieje po prostu nasz bohater, czyli artykuł 196, a wraz z nim możliwość karania za obrazy religii więzieniem. Przepis z jednej strony wartościowy i sensowny, jeżeli mówimy o skrajnych przypadkach, które warto wyłapywać, ale jak większość rzeczy w Polsce, został wykorzystany przez polityków do swoich gierek i przeinaczony, zdeformowany do czegoś, co jest karykaturą. Ale na koniec, uwaga, chcę wam pokazać coś przepięknego. Otóż Paweł Chałupka, stand-uper, wypuścił swój program, to nie są ćwiczenia, w którym ma fragment, który opowiada o jego wizycie w kościele. To jest ten fragment. Ale słuchajcie, bo poszedłem do tego kościoła i się wkurwiłem. Bo tylko wszedłem, kazali mi klękać, mówił, że to moja wina. Myślę sobie, odpierdolcie się ode mnie, to nie jest moja wina. Przecież to się wydarzyło 2000 lat temu, ja dopiero przyszedłem. A ludzie jacy zmanipulowani, wszyscy na kolanach. Moja wina, moja wina, moja wina. Ja tam stoję, myślę sobie, nie wierzę. Zacząłem się na nich drzeć, mówię, ludzie, wstawać! Nie dajcie się zmanipulować, to nie jest wasza wina! I do tego księdza, ty jebnięty jesteś? Dalej szukacie winnych, chłopie, to było 2000 lat temu, winni już nie żyją. Odpierdol się od tych niewinnych ludzi. Gdzie nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak zmęczyłem, jak w tym kościele. Myślałem, że idziemy się pomodlić i nichuja. Tam cała godzina. Siadać, klękać, wstawać. Siadać, klękać, wstawać. Ja już po 10 minutach miałem dosyć. Mówię, co to jest msza z Chodakowską? Żeby... Ja nie chcę być źle zrozumiany. Ja nie mam nic do religii. Absolutnie tak nie jest. Nie mam nic. Nie, naprawdę, słuchajcie, mi się wydaje, jeżeli ktoś jest religijny i jest to przez to lepszym człowiekiem, to zajebiście, to ja mu kibicuję, naprawdę, niech będzie religijny dwa razy nawet. Mi się na przykład podoba, jak to jest rozwiązane w Stanach. Oni tam przychodzą do kościoła i chwalmy Pana, miłość, kochajmy się, a u nas zabiłeś Jezusa. Mi się wydaje, że jeżeli Jezus istnieje, to on też wolałby taki amerykański kościół. No chyba, że zmartwychwstał lewą nogą, to wtedy nie. Słuchajcie, no gdyby Jezus wolał nasz Kościół, to on co mszę musiałby stać nad duchem księdza i... Powiedz, że jestem Panem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Szybciej. Szybciej, bo ci przypierdolę krzyżem po plecach. Jeszcze raz, może ty zapomniał. Jeszcze raz, że jestem Panem, no. Ty, a tam w trzecim rzędzie, co on taki wesolutki? Co on taki się śmieje? Jakiś taki zadowolony z życia. Weź powiedz mu, że mnie zabił. Że to przez niego tu jesteśmy, że jego wina. A po co trafę myśliłem, ty? Klękać, wstawać, klękać, wstawać, klękać. Wy się śmiejecie, ja z tym jeden na biały, z tego oni mnie zajebią przecież. Za co dostał pogróżki, że to jest obraza uczuć religijnych i tam prokuratura to już jest w drodze, bo już na chatę zaraz wiadą. Zatem, jeżeli oglądacie w tym wypadku film, komika, w którym czujecie, że wasze uczucia religijne zostały obrażone, no to może... Może po prostu lepiej go wyłączyć i nie oglądać.
Słońce wstanie tak samo, PKP znowu się opóźni, zima po raz kolejny zaskoczy kierowców, świat będzie w tym samym miejscu, w którym go zostawiliście, a wy obudzicie się rano nieobrażeni i co najważniejsze, nieprześladowani. Tak, słucham. Dzień dobry, moje nazwisko Modzelewski. Dzwonię, żeby potwierdzić, że delegacja od was z Ordo Iuris wybiera się do Węgier z misją obserwacyjną na wybory. A przepraszam, pan jest z jakichś mediów? Tak, 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 internetowych mediów. A jakich mediów? A newsy bez wirusa. Proszę? Newsy bez wirusa, serwis informacyjny. Mhm. Pytanie, czy... Chciałem potwierdzić po prostu, że wybieracie się na Węgry. Tak, już misja obserwacyjna jest na Węgrzech. A już jest. A czy jest szansa, żebyście tam zostali już na zawsze? Chyba nie. Ale warto próbować.